droga. Serdecznie Państwa witam i zapraszam na spotkanie w drodze. Przed mikrofonem Anna Musialik. Spotykamy się w takim czasie już adwentowym. Pierwsze roraty pewnie dzisiaj już wielu z Państwa odbyło razem ze swoimi dziećmi. Wierzę w to głęboko. My będziemy w drodze proponować słuchaczom rekolekcje adwentowe. Przygotuje je dla nas rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia kardynała Augusta Chlonda w Mysłowicach, ksiądz dr Wacław Królikowski. Pięknie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim. Ale muszę powiedzieć przede wszystkim, że ojciec dr Wacław Królikowski przez bardzo wiele lat prowadził rekolekcje i mam nadzieję, że prowadzi nadal, ojcze, choć obowiązków znacznie przybyło. Tak, teraz jestem bardziej związany z uczelnią, naszą jezuicką uczelnią w Mysłowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną, ale też mam kontakt z rekolekcjami ignacjańskimi, z którymi byłem związany od kilkunastu lat wcześniej. Tak. Rekolekcje, to cytat oczywiście, z łacińskiego recoligere, zbierać na nowo, powtórnie, to w katolicyzmie, czytamy, kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencję oraz spowiedź. Typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w Adwencie i Wielkim Poście i trwają zwykle 4 dni, wliczając niedzielę. Rozpoczynają się niedzielną mszą ze specjalnym rekolekcyjnym kazaniem odprawionym przez przyjezdnego księdza. Pod koniec rekolekcji zazwyczaj jest okazja do spowiedzi. Tak, rekolekcje rzeczywiście służą do odnowy duchowej. Normalnie odbywają się takie rekolekcje w okresie Wielkiego Postu i w okresie Adwentu, który właśnie przeżywamy. Są też inne okazje, okoliczności w życiu parafii, jak na przykład odpust parafialny, czy jakiś jubileusz, czy jakieś wydarzenie, konsekracja kościoła. Wtedy również są organizowane rekolekcje, ale one mają jakiś charakter nadzwyczajny. Aczkolwiek wspólny mianownik, a mianowicie odnowienie życia duchowego, odnowienie swojej relacji z Panem Bogiem i z innymi. Myślę, że można też powiedzieć, że te dwa bardzo ważne okresy w roku liturgicznym, który się właśnie rozpoczął, Adwent i Wielki Post, te okresy same w sobie są takim czasem zastanowienia, refleksji, tak? Tak, zbieram się na nowo, powtórnie. Tak, to prawda. Te okresy nas niejako mobilizują do głębszego spojrzenia na swoje życie. Służą temu okoliczności zewnętrzne, właśnie organizowane rekolekcje, ale też sam charakter tych dni, sposób organizacji tych dni, również w parafiach, wpływa na głębsze przeżycie nas jako parafian, jako danej społeczności, nawet jeśli bezpośrednio nie uczestniczymy w tych rekolekcjach, czy nie zawsze w nich uczestniczymy. To jednak klimat, który panuje wokół tych rekolekcji, rozmowy, które się toczą w różnych środowiskach, jednak nas dotyczy i mamy nadzieję, dobrze wpływa na wszystkich. Takim szczególnym typem rekolekcji są właśnie ignacjańskie. Tak, rekolekcje ignacjańskie, które prowadzimy jako jezuici w Polsce w kilkunastu wręcz domach rekolekcyjnych, odbywają się cały rok w różnych etapach tych rekolekcji. Na rekolekcje ignacjańskie składają się takie 4 podstawowe etapy. Pierwszy to jest tak zwany pierwszy tydzień, etap drugi tydzień, trzeci i czwarty. I te 4 etapy poprzedzone są tak zwanym fundamentem, czyli kilkoma dniami rekolekcyjnymi związanymi z refleksją na temat podstawowych prawd dotyczących życia Boga i człowieka. Ale księża jezuici, rozumiem, też w tych dwóch okresach, Adwent, Wielki Post, prowadzą rekolekcje parafialne, mogą prowadzić. Oczywiście prowadzimy rekolekcje parafialne, a jednocześnie w domach rekolekcyjnych prowadzimy rekolekcje ignacjańskie. Proszę Państwa, my, mam na myśli zespół redagujący magazyn Chrześcijański Droga w programie Radia Katowice, co roku proponujemy w tym czasie Adwentu i Wielkiego Postu, proponujemy takie refleksje, spotkania, które nazywamy też rekolekcjami, choć na pewno to, co proponujemy w radiu, jest zaledwie namiastką tego, co wydarza się rzeczywiście dla tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach. I w tym roku też tak będzie. Ojciec dr
Wacław Królikowski postanowił na ten czas przygotowywać dla nas, dla słuchaczy drogi, takie adwentowe spotkania, które pozwolę sobie nazwać radiowymi rekolekcjami. Będzie tak dobrze, ojcze? Jak najbardziej. Co więcej, można byłoby nazwać te rekolekcje radiowymi rekolekcjami adwentowymi, odbywanymi w życiu codziennym. Święty Ignacy przewiduje właśnie też taką formę odprawiania rekolekcji. To znaczy otrzymujemy pewien materiał do refleksji, nie zaniedbując naszych obowiązków, naszych codziennych prac i niejako pogłębić w tym wymiarze duchowym dany nasz dzień. Chcemy kontynuować naszą refleksję związaną z rekolekcjami w Adwencie, także związaną z rekolekcjami ignacjańskimi, czyli rekolekcjami opartymi na książeczce ćwiczeń duchowych, które napisał święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów. Okres Adwentu jest szczególnym okresem pogłębionej refleksji nad naszym życiem, nad rzeczywistością, która nas otacza i nad naszą wiecznością, do której zostaliśmy stworzeni, czyli nad naszą relacją ze Stwórcą, z naszym Zbawicielem. Inspiracją do tej refleksji jest Adwent i teksty liturgiczne, które Kościół nam podaje do rozważania w tym czasie, ale inspiracją dla naszej refleksji również są ćwiczenia duchowe świętego Ignacego. Święty Ignacy na samym początku książeczki ćwiczeń, w tak zwanym fundamencie, czyli w tym etapie podstawowym książeczki ćwiczeń, mówi o celu życia człowieka i celu wszelkiego innego stworzenia, które nas otacza. I bodaj nic jak właśnie takie refleksje jak Adwent czy Wielki Post nie służą lepiej do tego, aby pochylić się nad tym, co najważniejsze w życiu człowieka. Święty Ignacy każe się zastanowić nad tym, jak to jest, że zaistnieliśmy i po co istniejemy, jaki jest cel naszego życia. I odpowiadając na to pytanie, formułuje taką prostą tezę w oparciu o katechizm XVI-wiecznego Kościoła katolickiego, stwierdzając, że człowiek został stworzony przez Stwórcę dla żywej relacji z Nim. I Adwent niejako w swojej treści najgłębszej przypomina nam bardzo wyraźnie właśnie o celu naszego życia. Bo Adwent to nic innego jak radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Zbawiciel to nikt inny jak druga osoba boska, Jezus Chrystus, który przychodzi do człowieka, żeby objawić najpełniej swoje oblicze jako Bóg człowiekowi. I niejako przypomnieć człowiekowi, po co został stworzony i na kogo został stworzony. To jest jakby ostatecznym horyzontem, celem życia człowieka. Święty Ignacy mówi za tekstem z Księgi Rodzaju, że człowiek został stworzony, na obraz Boży go stworzył. Czytamy w Księdze Rodzaju w rozdziale 1, wersecie 27. I tym obrazem jest właśnie Jezus Chrystus, najpełniejszym obrazem Boga, którego nikt nigdy nie widział, najdoskonalszym obrazem jest Jezus Chrystus, Bóg człowiek. I Adwent, który jest oczekiwaniem na wcielenie się Boga człowieka, jest jakby oczekiwaniem na pełnię człowieczeństwa. W tym właśnie tkwi radosny aspekt Adwentu. Jest to oczekiwanie na pełnię człowieczeństwa, na kogoś, kto pokaże nam, kim powinniśmy być, na kogo zostaliśmy stworzeni, ale Adwent jest również oczekiwaniem na kogoś, kto usunie wszelkie rysy na tym obrazie, doskonałym obrazie, jakim jest Jezus Chrystus. A te rysy mogą się pojawiać na człowieku wskutek jego słabości i wskutek grzechu pierworodnego. I dlatego teksty biblijne w Adwencie, które Kościół nam podsyła i podsuwa do rozważenia, nawiązują do obrazu, na który Bóg nas stworzył, do sytuacji, w której Bóg pragnie, abyśmy żyli. Na przykład w księdze proroka Izajasza w rozdziale 11, w pierwszych wersetach czytamy: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Czyli jest to zapowiedź. Bo święty Ignacy, jak mówiliśmy, przypomina nam, że człowiek został stworzony na obraz Boży,
za Księgą Rodzaju, że człowiek został stworzony dla relacji z Bogiem. I dlatego prorok Izajasz kontynuuje i mówi: sytuacja, do której Bóg nas stworzył, jest pełna pokoju, do tego stopnia, że wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze. Bo kraj ten napełni się znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Właśnie do takiej znajomości Pana zostaliśmy stworzeni, jak nam przypomina święty Ignacy. I te pierwsze zdania z książeczki ćwiczeń, te pierwsze zdania z tak zwanego fundamentu doskonale wpisują się w tematykę, w istotę Adwentu, tego radosnego oczekiwania na stan, do którego zostaliśmy stworzeni. I refleksja, którą chcemy podjąć, to refleksja nad tym, po co i ku czemu Bóg nas stworzył. Najpierw, że nas stworzył, tak jak czytamy w księdze proroka Jeremiasza, zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Albo tak jak czytamy w psalmie 139, wersetach 13 i 14, dziękuję ci, żeś mnie tak cudownie stworzył. Czyli uświadamiamy sobie, że naszym stwórcą jest odwieczny Bóg. Nie musiał tego uczynić, ale jednak, jak nas poucza święty Ignacy w innym miejscu, Trójca niejako odbyła naradę i podjęła decyzję o naszym istnieniu. I Bóg nas stworzył na swój obraz. Jak czytamy, na obraz Boży nas stworzył. Czyli stworzył nas na, parafrazując, na alter Christus, według tego łacińskiego adagium. Czyli stworzył nas na Jezusa Chrystusa, abyście byli święci i doskonali przed Jego obliczem. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I ten obraz plastyczny, o którym przed chwilą czytaliśmy z księgi proroka Izajasza, ukazuje jakby celowość, ukazuje ostateczny horyzont, do którego zostaliśmy stworzeni. Czyli zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, aby żyć w pokoju z wszelkim stworzeniem. To jest ogromnie ważne, dlatego że pośród różnych trudności dnia codziennego, pośród różnych przeszkód, zarówno w nas samych, zarówno w relacjach z innymi, najbliższymi, dalszymi osobami, zarówno w relacjach z otaczającym nas światem, zarówno w przeżywaniu cywilizacji, tych bliższych, tych dalszych, które nas otaczają, możemy tracić sprzed oczu ostateczny horyzont, do którego zostaliśmy stworzeni. Ta codzienność może być tak intensywna i wiemy, że jest intensywna, wręcz jakby intensyfikowała się z czasem, że utrudnia nam, czy wręcz uniemożliwia patrzenie na to, co jest fundamentem naszej egzystencji, naszego życia, mianowicie refleksji nad celem naszego bycia tu na ziemi i celem w ogóle naszego życia, bo wiemy, że nasze życie tu na ziemi ani się nie zaczyna, ani nie kończy. O tym nas poucza właśnie słowo objawione, że najpierw pierwszym miejscem, w którym zaistnieliśmy, to miejsce serce Boga Stwórcy. Tutaj przeżywamy ten czas jako etap w naszym życiu po to, aby w harmonii, właśnie tak jak czytaliśmy w księdze proroka Izajasza, żyć wiecznie z Bogiem i z otaczającym nas światem. I droga ku temu prowadzi przez naszą codzienność już teraz. Ale tym więcej będzie nieba w naszej codzienności już teraz, im częściej będziemy reflektować o tym niebie, jeśli można tak obrazowo i symbolicznie powiedzieć. A im mniej jest refleksji, tym więcej jest odwrotności nieba w naszej codzienności. I dlatego wszelkie systemy, które utrudniają refleksję człowiekowi, wszelkie systemy, które wręcz uniemożliwiają taką refleksję, nie służą człowiekowi, nie służą w ogóle cywilizacji i całej ludzkości. Stąd właśnie filozofia grecka, która uczyła myślenia, chrześcijaństwo, które bardzo wiele przejęło z filozofii greckiej, z wielkich filozofów, otworzyło się na wymiar transcendentny, bo Bóg w chrześcijaństwie jest na pierwszym miejscu, de facto powoduje rozwój cywilizacji.
i w minionych wiekach w historii Kościoła widzimy, że wszędzie tam, gdzie Kościół powstawał, gdzie pojawiało się chrześcijaństwo, następował bardzo szybki rozwój cywilizacji, jeśli nie było jakichś trudności z tym związanych. Ale nawet jeśli były trudności, to one są przejściowe. Jesteśmy świadkami, przekładając tę refleksję na naszą codzienność i widzimy to zarówno w mniejszych, jak i większych społecznościach, że gdzie jest głębsza refleksja na temat wartości, na temat tego aksjologicznego wymiaru naszego życia społecznego, tym więcej jest pokoju i harmonii. Świat o tyle traci, człowiek i świat, ludzkość o tyle traci, o ile odchodzi od pokoju, harmonii, do której został stworzony. Czyli rozpatrując to od drugiej strony, im więcej widzimy chaosu, napięć, wojen, bezmyślności, to jest znak, że tym bardziej odchodzimy od korzeni, od celu, do którego zostaliśmy stworzeni. Że tym bardziej odchodzimy od Boga, który harmonię nam proponuje. Stąd właśnie w Kościele, w naszym również Kościele w Polsce, te piękne inicjatywy związane z rekolekcjami w Adwencie, czy później w Wielkim Poście. Ale nie chcemy ograniczać się tylko do tych okresów, lecz podejmować refleksje nad swoim życiem wręcz codziennie, czy też w ciągu roku w różnych innych miejscach do tego służących. Ksiądz doktor Wacław Królikowski, jezuita, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia kardynała Augusta Chlonda w Mysłowicach, przygotowuje dla nas te radiowe rekolekcje adwentowe, które odbywają się w codzienności, jak to zostało dzisiaj powiedziane. Zapraszam oczywiście za tydzień.